Elo, elo rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj wam pokażę, to trenaż rowerowy, dosyć nietypowy, bo od marki Cyclus czy SidePlus CYC model T2. Jak widać dzisiaj świeżo do mnie przyszedł, jeszcze nawet nie jest rozpakowany, więc nie wiem, co jest, więc na początek zrobię unboxing, później trochę na nim pojeżdżę i opowiem nieco więcej, ale muszę go rozpakować, bo zaczyna się robić nieco ciężki. Dobra, i zobaczmy, co my tutaj mamy. Tak, o, jest mata. Przyznam szczerze, że mi trochę maty brakuje w domu. Mmm, nie chcecie wiedzieć, jak to pachnie. E, jest. IC Trainer, Just Train, no game. Only 23 dolary. Patrzcie, jakiś kod. Super, spoko, fajnie, promocje. Dobra, co my tutaj mamy? Jest jakiś kabel USB, może to być jakiś a a o, ANT. Fajnie, spoko. Oś QR. Mamy kabel zasilający. Jest instrukcja obsługi. Oczywiście nie liczę na język polski, ale jest, dobra. Tu też się wszystko Jest zasilacz. Są adaptery na QR, a nie ma na sztywne osie. Proszę Państwa, proszę Państwa, tak nie może być. Jest trenażer, a na sztywne osie jest już tutaj, o, dobra, tam, taradam, no jest trenażer. Nie sądziłem, ale w zestawie też przy tym trenażerze jest kaseta 11 rzędowa, nie jest to chyba Shimano, ale fajnie, że, że kaseta jest. O, jak kręcę, to zaczyna się palić czerwone światełko, czyżby czy e, ten trenażer sam się napędzał w momencie, kiedy kręcimy, to jest dobra ciekawostka. Ja sam za dużo o tym trenerze, że tak na początek powiem Wam, że nie wiem. E, jak, sobie, jak sobie sprawdzałem opis tego trenerza, no to jest to takie połączenie trochę elita, elita sui te z Łachukik Korem. Mają bardzo dużo wspólnych funkcji, ale e, zobaczymy w praktyce jak to wyjdzie nie chcę na razie chwalić tym bardziej że ten trenażer jest stosunkowo lekki wedle e, wedle producenta podaje on że to jest 15 kg czyli jak na trenażery to już wcale nie jest tak dużo z tego co patrzyłem no to e, Łachu ten co teraz miałem do tej pory czy kor ważył już ponad 18 kg jest to ważne bo mogłoby się wydawać że imżej tym lepiej, ale niestety nie w trenażerach. W trenażerach jest im więcej, tym lepiej, bo wtedy te koło zamochowe będzie cięższe i odzwierciedlenie tej realistyczności, te, e, odzwierciedlenie tej jazdy będzie na lepszym poziomie. Tu na razie widać, że mogę kręcić palcem. Kręci się to stosunkowo lekko, więc no nie, chcę, nie chcę chwalić. Fajnie, z takich pierwszych rzeczy, które rzuca się, jest to, że ma uchwyt i można go spokojnie podnieść. No i ten trenażer, jak widać, jest dosyć kompaktowy i można go w jakiś pewnie łatwy, szybki sposób otworzyć. O. A naciskamy pyk, naciskamy pyk i się wtedy on rozkłada. Więc spoko. No nic. Trenażer zabieram do domu, potestuję i powiem wam jak on się będzie sprawdzał. On jest w cenie katalogowej 700 dolarów. Czyli po przeliczeniu wychodzi jakieś 2800 zł, mniej więcej Czy 700 dolarów razy 4. No to będzie jakieś 2800. 2 Bardzo jestem ciekaw tego urządzenia. Dobra, trochę na tym trenażerze pojeździłem, więc mogę się teraz nieco wypowiedzieć. Mam go chyba od początku lutego, więc już mija jakieś 3 tygodnie. I powiem szczerze, że trenażer o dziwo zrobił na mnie dosyć pozytywne wrażenie. Ale dlaczego? To zaraz Wam powiem. Najpierw przejdźmy do jakichś takich suchych faktów, czyli do specyfikacji. Trenażer ten maksymalnie wyciąga 2200 W. Waży on... Wedle producenta niecałe 16 kg, ale go zważyłem dokładnie waży 16,5. Ma on miernik mocy wyliczany z algorytmów, dokładność 1%, połączenia po protokole Bluetooth i ANTEPlus. możliwość zamontowania przeróżnych kaset w standardzie tutaj czy Shimano SRAM, czy już dosyć nowszych kaset typu XD czy Micro Spline, tych 12-rzędowych. Możliwość zamontowania na sztywne osie, na, na jeszcze starszy system QR, więc możliwości jest bardzo dużo. Z takich rzeczy, które da się zauważyć, to to, że jest on bardzo poręczny z tego powodu, że mm, obudowa ma rączkę oraz e, tutaj te łapy dolne są e, rozchylane, więc on teraz w tym momencie zajmuje bardzo mało miejsca i można go gdzieś sobie fajnie schować, a po rozłożeniu jest on bardzo stabilny i dodatkowo na tych tutaj nóżkach, elastomerach, można powiedzieć, on jeszcze trochę to amortyzuje, więc jeżeli ktoś ma rower karbonowy i obawia się o swoją ramę, to jest mniejsze ryzyko, że coś z tą ramą może się podziać. Ja wiem, są mity, są fakty, niektórzy mówią, że nie powinno się ram karbonowych wpinać, drudzy, że, że nie ma żadnych przeciwwskazań, ale tutaj jeżeli miałbym ramę karbonową przy tym trenażerze nie bałbym się go zamontować. Z takich rzeczy co mnie bardzo zaskoczyło bo nie wyczytałem tego w specyfikacji a w trakcie się okazało że to coś ma, czyli ten trenażer nie potrzebuje zasilania aby on działał to jest coś dziwnego, nie sądziłem że w tym budżecie coś takiego można uzyskać, bo katalogowo on kosztuje 800 dolarów, ale jak do, wszystko dobrze pójdzie, to możecie mieć kod rabatowy, gdzie możecie go nabyć za 600 dolarów, czyli to jest około jakieś tam 2400-2500 zł. Yy, i powiem wam dlaczego warto kupić ten drenażer. Według mnie niekoniecznie, ale pokażę wszystkie plusy i minusy. Tu nie mam teraz podpiętego drenażera, ale już powinno o. Wystarczy delikatnie przekręcić i tutaj już zasilanie zaczyna sobie działać, więc spoko, wiadomo jak kręcimy, o... o i on już zaczyna funkcjonować mega mnie to zaskoczyło można trening odbić godzinę, dwa, trzy i wszystko działa jak należy naprawdę nie ma żadnych ograniczeń, jedynym ograniczeniem jest to, że w momencie kiedy przestajemy kręcić, to automatycznie kaseta się zatrzymuje a jeżeli mamy podpięte zasilanie, no to ona tam jeszcze będzie się kręcić i będzie efekt tego jakby zjazdu z takich jeszcze praktycznych rzeczy bardzo podoba mi się to, że tutaj te koło zamachowe jest tak zabudowane. W porównaniu do trenażera którego wcześniej korzystałem, Wahoo Kierkhor, to było bardziej zewnętrzne i było na przykład w moim przypadku ryzyko, jak mam dwójkę dzieci, a z, dzieci, z dziećmi, wiadomo, różnie bywa, mimo że się prosi, żeby tam, nie wiem, odeszli, żeby nie przeszkadzali, to potrafili i tak się gdzieś tam cisnąć. Ja tam kręcę sobie tak przy łóżku. Dzieci lubią skakać po łóżku, więc no ten koło zamachowe było odkryte i zawsze miałem w głowie taką myśl, że dziecko może, nie wiem, tam wpaść czy coś i dodatkowo trenażer może zrobić tutaj krzywdę, a tu nie jeszcze plus właśnie, jak fajnie się kręci bez bez zasilania, w momencie kiedy przestajemy pedałować, to on automatycznie się zatrzymuje więc to już naprawdę jest super pod tym względem, jeżeli ktoś ma dzieci Tyle z takiej teorii, teraz może przejdźmy do praktyki. W praktyce ten drenaż zaskoczył mnie, jeżeli chodzi o waty. Specjalnie dzisiaj zrobiłem taki ramp test FTP, czyli test po polsku schodkowy. Zaczynamy kręcenie od 100 watów i sobie tam powoli, powoli idziemy w górę. Nie robiłem go na maksa, bo nie na tym mi zależało, bo na razie mam dosyć ciężkie treningi, więc to po prostu było w formie takiego trochę treningu normalnie myślę, że doszedłbym gdzieś między 400 a 460 watów, a tutaj doszedłem do 300. Zobaczyłem, jak się ten trenażer zachowuje względem miernika mocy Inpika, którego mam zamontowanego w szosie i powiem szczerze, że byłem bardzo, bardzo zaskoczony, bo od samego początku te waty bardzo Dobrze się zgadzały. Wydawało mi się na początku, że przy niższych wartościach te waty są nieco inne, ale to jak zaczynałem jakoś tam kręcić za 2-3 tygodnie temu, ale teraz jak zrobiłem ten ramp test, wszystko działało prawie na praktycznym tym samym poziomie. Więc ta różnica 1% jest jak najbardziej realna. Naprawdę bardzo mnie to zaskoczyło. Specjalnie zarejestrowałem te aktywności i za pomocą licznika IGP Sport IG630S i Tutaj zegarka Garmina i wszystko pokazywało naprawdę na tym samym poziomie, więc naprawdę jestem zaskoczony. Jeżeli chodzi o same działanie, to bardzo bałem się koła za zamachowego, bo ten trener, porównując na przykład do mój poprzedniego łachu jest o 2-3 kg lżejszy. I myślałem, że odczucia z jazdy będą bardzo negatywne, zbliżone do elita. O dziwo działa to przyzwoicie, mogę przyznać, że w łachu ciut jakby to pedałowanie było płynniejsze, ale tutaj nie ma jakichś większych problemów, wydaje mi się po prostu, że te treningi są jakby cięższe. Niby waty się zgadzają, ale trening bardziej jest taki jakby trochę siłowy. Na szczęście nie jest to coś takiego problematycznego, jak na przykład zdarzało się w Elicie, że jak jechało się pod górę, to koło zamochowe potrafiło się praktycznie zatrzymać w miejscu. Tu po prostu działa sobie to płynniej, tylko wydaje mi się, że po prostu musimy jakby użyć więcej siły. Mam nadzieję, że dobrze to, to formułuję, że... Mówię, po prostu waty się zgadzają, ale ten trening jakby był troszeczkę taki cięższy. Ale za to, że jest lżejsze koło zamochowe, to bardzo fajnie działa to przy sprintach. Szybciej jakby e, trenerze reaguje i pokazuje prawidłowe wartości. I te wartości też są w miarę ok, bo tak jak dzisiaj zrobiłem e, parę sprintów i maksymalna moc na trenerze pokazała mi prawie 1000 watów, a na InPicku pokazywało mi chyba 1078, więc no tutaj przy sprincie wiadomo, no z, zanim on się rozbuja, no to mogą być różnice wartości, ale to nie są też aż tak duże, jak mi się wydawało. Myślałem, że będzie trochę to inaczej wyglądało. Więc to też spoko. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Trenerze naprawdę mnie zaskoczył pod prawie każdym względem. Wiadomo, minusem na chwilę obecną jest to, że nie ma polskiej dystrybucji, yy, ale myślę, że z czasem będzie, bo to trenażer jest godny uwagi i raczej yy, może namieszać w, w polskim rynku. Szczególnie, że na przykład Oahu ostatnio miało dosyć spore problemy po akcji czarnopiątkowej, yy, gdzie yy, no. Zrobili bardzo fajną promocję, tylko że później nie było dostaw, żeby tego trenerza zamówić. Sam osobiście zamówiłem jedną sztukę i jest już praktycznie końcówka lutego i ta jedna sztuka jeszcze nie dotarła. A poprzedni trenerze, który używałem, ławki KOR, zgłosiłem na gwarancję też właśnie o trzy tygodnie temu, bo zaczął delikatnie hałasować i reklamacja wstępnie została rozpatrzona pozytywnie, tylko z opcją tą, że. Niestety tego trenażera nie ma i że musisz czekać. No ale wysłałem drenażer i, i podejrzewam, że dzień, dwa już będzie, jeżeli faktycznie ta dostawa dotarła. Więc tam się trochę ostro namieszało. Te trzy miesiące oczekiwania trenażer, teraz wtedy trenażery się pojawią, jak już yy, pogoda robi się ładna, więc trochę coś tam poszło nie tak. Na początku tego filmu powiedziałem, że to będzie połączenie takiego łachu z elitem, ale nie, to jest połączenie... Łachu z Elitem i taksem przy okazji, bo ma jakby precyzję Wahu, poręczność Elita i funkcje dodatkowe z taksa, czyli właśnie to, że niepotrzebne jest zasilanie i to, że ma fajne tutaj te y, elastomery. Że ten mamy jakieś tam uczucie, że ten rower się delikatnie buja. Więc według mnie do kwoty 3000 to jest naprawdę bardzo fajny trenażer, godny uwagi. Sezon na chwilę obecną trenażowy się powoli kończy, ale z miłą chęcią w przyszłym sezonie też będę na trenażerze śmigał. Mam przejechane w tym roku, w tym sezonie zimowym już ponad 3000 km na trenażerze, więc dosyć sporo. Nie jestem z tego dumny, bo nie jestem jakoś osobiście zwolennikiem trenażerów, ale no niestety, jeżeli chce się mieć nogę na wiosnę, no to trzeba trochę się przemęczyć. I o dziwo, jazda na, na dobrym trenażerze sprawia powiedzmy jakby trochę taką przyjemność. Ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, bo niektórzy stwierdzą, że trenażer y, to jest dla masochistów i po części tak jest, ale naprawdę jeździło mi się spoko i jak widziałem, że ta pogoda czasami nie jest taka najfajniejsza, to wolałem sobie wsiąść na trenażer w ciepłym, sobie pokręcić, nawet jak ręce bez wentylatora, wszystkie treningi w domu zrobiłem bez wentylatora, czasami się zdarzało, że lekko uchyliłem okno, ale tak to przejeździłem cały czas no mówię, bez dodatkowego chłodzenia. A propos chłodzenia, to ten trenażer właśnie też ma w sobie tutaj chłodzenie. Ma chyba nawet dodatkowo wentylator, bo chyba wydaje mi się, że jak przestaje kręcić, a zasilanie jest podłączone, to on jeszcze tam deli sobie delikatnie działa i się wychładza. Więc spoko. Najdłuższy trening, jaki odbyłem na nim, to jest 3 godziny. Wszystko działało na odpowiednim poziomie. Nawet jak się działa bez, nawet jak się jeździ bez zasilania i on się podczas pedałowania się wyłączy to dosłownie jak zaczynamy kręcić z powrotem to jest sekunda i z powrotem trenażer jest połączony z komputerem czy tam urządzeniem ja korzystam z Maca i nie korzystałem z tego protokołu ANT+, jeździłem po Bluetooth i też wszystko działało naprawdę dobrze więc trenażer mnie zaskakuje bardzo fajne jest to, że on jest mega poręczny, bardzo szybko się rozkłada, nie trzeba nic tam za bardzo kombinować, nie trzeba wkładać dużo siły. Pamiętam, że chyba przy elicie trzeba było się trochę namęczyć, żeby go rozłożyć, a tutaj pyk cyk i moment, i jest rozłożony, więc naprawdę spoko. Piszcie w komentarzach, co wymyślić o tym trenerze, czy jest on godny uwagi jak dla Was. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście pytajcie, a ja tymczasem kończę. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się piąteczka.